Dzisiaj, dzień dobry, mówimy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chruszczobrodu, straży, która jest jedną z najstarszych jednostek w gminie. No tak, zgadza się. Będzie 110 lat na drugi rok. Także myślę, że najstarsza. Jak to się dzieje, że straż tyle czasu potrafi działać i to działa prężnie, z roku na rok się rozwija? Po prostu jesteśmy ochotnikami. To jest pasja i nasz żywioł. Tak można powiedzieć, bo nie ma przypadków. Muszą być ludzie, którzy chcą to robić, wykonywać i jeździć, robić takie rzeczy. Za nami w garażu, bo wozy bojowe oczywiście, ale my jesteśmy na wozie, też strażackim wozie nietypowym. Tak, to jest quad CV Moto 500. Ma wodę ze sobą 70 litrów. Tak zwane szybkie natarcie, jak na ten sprzęt, to zdaje egzamin przy trawach. Bo wszędzie wjedzie, można wszędzie wjechać. Las, nie las, trawa, wszystkie nieużytki. I wiem, że też tym quadem interweniujecie przy torach kolejowych. Przy torach kolejowych, no on po prostu wszędzie wjedzie, to wszędzie do włazy jest. No i również do akcji poszukiwawczych też używamy go. Ludzie, którzy zaginęli w lasach. No zdarzyło się parę razy znaleźć osoby, które zaginęły. Starsze osoby z utratą pamięci. Po prostu zostały odnalezione. I wszędzie was, wszędzie włazi. Skuteczna pobudka to jaka pobudka dla was, strażaków? Skuteczna? Trzy sygnały. No to dziś trzy sygnały prosto z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chruszczobrodu, prosto z tego wszędołaza. Dziś, dzień dobry, mówimy z OSP Chruszczobród.